To już wszyscy? He? Gdzie się podzieliście? Tak. Trzymaj się, buzer. Już jadę.
Przejęli stary punkt kontrolny Niro. Nie przedostanę się tędy bez walki. Jebane bojówki, no dawać! Buzer, jesteś tam? Buzmen, zgłoś się. Nick, to ty? Tak, przenieście ich tutaj do cholery. Adi zgarnij radnych do środka. Buzer! Nick, dobrze wiedzieć, że wciąż dychasz mały. Bardzo mi się nam teraz przyda. Wnieście ich do środka! Ruchy, cholera, ruchy! Szlak, uważać! Wracam, Buzer, jestem już blisko. Skizo! Skizo też tam jest, Buzer! Chce się dorwać! Przez bramę! Ruchy, ruchy! Niech spróbuję! Niech spróbuję! Buzer! Cholera! Ricky, obóz Lost Lake, zgłoście się! Ricky, żelazny Mike, zgłoście się! Hej! Wycofują się! Uciekają! Mamy ich! Mamy ich! Gdzie Skizo? Widział ktoś może Skiza? Udało się. Kurde, nieźle! Gonić je! Nie dajcie im uciec! Załatwić mi te pieprzone cholerki! Gdzie jest kurwa Skizo? Cała ekipa go szukała, ale ani śladu gościa! Ej, no już! Idziemy! Nie bój nic! Jeszcze znajdziemy tego dupka! Dick, dzięki Bogu, chodź! Co się dzieje, Ricky? Żelazny Mike, postrzelili go! Hejle, nie wypalam cię. Chciałem sprawić, czy cię na ryby wyciągnę. Trzeba obóz wykarmić.
Znalazłeś ją? Znalazłeś swoją żonę? Tak, Mike, czeka na zewnątrz. Jest... jest tutaj? Jest. Stary, ja... bez ciebie w życiu by mi się nie udało. Okej. Dobrze. Chcę ją zobaczyć. Niesamowita. Tyle warta, tyle zachodu. Zupełnie jak moja Elizabeth. Okej. Już, Mike, już. Mike, chcę, żebyś to wziął. Ja nie chcę. Ja nie chcę. Mogę... Masz, Mike. Tylko powoli. Ja się myliłem, Dick. Nie, nie, jeszcze to posklejamy, Mike. Jak tylko, jak już staniesz na nogi, zobaczysz, damy sobie... Ja się myliłem. Ja się myliłem. Rób, co tylko musisz, żeby ochronić ten obóz. Ricky? Tak, tu jestem, Mike. Jestem. Mike? Nie będę owijał w bawełnę. Żelazny Mike nie żyje. On zatrzymał... próbował zatrzymać Skiza. Kiedy bojówka się cofała, Żelazny, jak to Żelazny, chciał się z nimi dogadać, a... Okej. Tak. Morda! Cicho być! To nie jest mowa żałobna! Żelazny Mike by tego nie chciał! Nie mam na to czasu, ponieważ... ponieważ tych, których zabijaliśmy... Byłem w ich obozie. Obserwowałem ich armię! A kiedy tutaj wrócą, to każdego z was co do sztuki powyżnają. A przynajmniej spróbują. Chyba, że uderzymy pierwsi! Hej! Hej, morda! Morda, mówię! Słuchać go! Żelazny Mike mu ufał, więc i wy musicie! Nie, nie, przepraszam, wiecie co, ja nie dam rady. Nie jestem Żelaznym Mike'iem, jestem pieprzonym włóczęgiem. Racja. Tam masz drogę. Nie, ja... ja nie uciekam, kurwa, słuchaj. Dobra, znajdźcie Buza, muszę z nim pogadać. Znalazłem coś takiego, jak byłem w bunkrze przetrwania. Zaraz to jest... No, tak. Potrzebujemy ciężarówki, jakiejś dużej. Może coś jak śmieciarka, a potem ją napełnimy po brzegi... Azotanem amonem? No, a potem domieszamy tam ze 400 litrów kreozotu. Czyli jeżdżąca bomba nawozowa. Taki masz plan. O mój Boże. Bojówka zmieniła całą wyspę w pieprzoną fortecę. Ja mam cywili w grotach. Wy macie siłę roboczą i tych uznanych za niezdolnych do służby w obozie przetrwania. A jeszcze macie zbrojownię. No i garnizon tuż przy głównej bramie. Jak tam uderzymy, wyrwiemy samo serce bojówki pułkownika. No a co z Sarą? Ona jest w grotach. To coś, co pułkownik nazywa arką. Ale skąd możesz wiedzieć?
Że ich tam wszystkich nie pozabijają, Sary. Sary i całej reszty też. Nie wiem, ale eksplozja spowoduje takie zamieszanie i chaos, że ich wszystkich... Ja wtedy wejdę i ją wydostanę, zanim cokolwiek skumają. Zrozum, tu już nie chodzi tylko o Sarę. Pułkownik wypowiedział nam wszystkim wojnę i ma pieprzoną armię, która za nim stoi. Żelazny Mike i cała reszta tutejszej ekipy to pierwsze ofiary tej wojny. A zaraz będzie ich dużo więcej, o ile nie uderzymy pierwsi. Nie mówiłem, że to jest dobry plan. Bo to jest bardzo nędzny plan, Dick. Jesteś ze mną, bracie. No. A gdzie mam być? Okej. Wiesz, sami sobie nie poradzimy. Dobra, okej, spoko. To znajdź jakiś chętnych i walicie od wschodniej bramy. Mhm. Bo kiedy wybuchnie, to cała bojówka ruszy hurtem w stronę głównej. Dobra, przyda nam się jakiś sprzęt.